dem warmen Brotduft vor der Bäckerei hält ein dicker Zauberer aus Guinea unter der goldenen Brezel Schlüsselanhängerfeil in der Graubrüdergasse. Wer waren die grauen Brüder? Kleine drahtige Dealer in riesigen Turnschuhen streiten sich, in einer Sprache knurrend, die niemand versteht, an der Mauer des Kirchhofs zum Heiligen Geist. Wer war der Heilige Geist? Und dann die alte Bosnierin, die ihr steifes Bein ausstreckt, ein paar Minuten lang auf einer Bank im dunkelgrünen stillen Hof hinter dem dunkelgrünen Portal des Hauses zum Elefanten, erbaut 1639. W zapachu ciepłego chleba przed piekarnią gruby czarownik z Gwinei wystawia na sprzedaż breloczki w zaułku szarych braci. Kim byli szarzy bracia? Mali, żylaści dilerzy w olbrzymich trampkach kłócą się, warcząc w języku, którego nikt nie rozumie. Pod murem cmentarza Ducha Świętego. Kim był Duch Święty? Wreszcie stara bośniaczka, która wyciąga sztywną nogę na kilka minut na ławce za ciemnozielonym portalem domu pod słoniem, wzniesionego w 1639 roku. Kasti, öeldes, et see on mulle paras. Et mu pea ümbermõõt ja jalanumber peavad ära mahtuma. Et ma ei tohi olla pikem. Et ma ei tohi hingata sügavalt. Et see kast on liigagi suur. Et sellesse võiks mahutada 10 minu sugust. Et ma pean kiskuma põlved lõua alla ja laskma pea lungu. Küljekondid on parem hoopis sisse taguda, kui ma muidu ära ei mahu sellesse kasti. Wciśnięto mnie w pudło, mówiąc, że jest akurat na mnie, że to na obwód mojej głowy i rozmiar stóp. I że muszę się zmieścić, że nie mogę być wyższa, że nie mogę oddychać głębiej, że to pudło i tak jest zbyt wielkie, że można by w nie zmieścić 10 takich jak ja, że muszę podciągnąć kolana pod brodę i opuścić głowę. Żebra będzie można wgnieść do środka, jeśli nie zmieszczę się do tego pudła. Ieri il deserto, domani il mare. Qui, stretto con altri stretti, l'aperto è un sogno, oltre il muro. E finalmente aria, finalmente cielo nell'assordante silenzio di Dio da attraversare. Il sole sferza il vento sferza la luce, ore in pasto ai cani, un'altra sera muore. Amare è una parola incomprensibile. Qualcuno rema, un altro beve arso dal sale, il sale. Torme di anime sull'abisso guardiamo muti l'orrore. Schiacciati nel freddo abbiamo acceso un fuoco tra le lingue del naufragio. Wczoraj pustynia, jutro morze. Tutaj stłoczonemu wśród innych stłoczonych przestwór jest marzeniem po drugiej stronie muru. I w końcu powietrze, w końcu niebo, w ogłuszającym milczeniu Boga, które trzeba przemierzyć.
Słońce biczuje wiatr, wiatr biczuje światło, godziny rzucone psom na pożarcie. Kolejny wieczór umiera. Kochać to słowo niepojęte. Ktoś wiosłuje, ktoś spalony solą pije sól. Gromady dusz nad przepaścią. Bez słów patrzymy na potworność, stłoczeni na zimnie. Rozpaliliśmy ogień pośród języków morskiej katastrofy. Nu știm cu adevărat de ce la Oadică murim și cum de ne mai ținem în viață. Ce este patria și unde e fericirea? Cine dintre noi e deșteptul și cine naivul? Și dacă ne-am văzut vreodată la față? Important e că locul în care ne dăm mereu întâlnire e verde și noi pe toată întinderea lui. Nie wiemy tak naprawdę. Dlaczego? Koniec końców, umieramy. I jak to jest, że się jeszcze utrzymujemy przy życiu? Co to ojczyzna? I gdzie jest szczęście? Kto z nas jest tym mądrym, a kto naiwnym? I czy kiedykolwiek stanęliśmy ze sobą twarzą w twarz? Ważne, że miejsce, w którym wciąż się spotykamy, jest zielone, a my obecni na całej jego powierzchni. Twój lewy prsnik, leżący na taniery, prerastěný drôtom, prešitý šijacím strojom, červenou niťou, poštopkaný a slevkoplastom. Možno prezerať, merať a pozorovať. Prenášať v slamienke, podviazať ho a keď v ňom nájdeš koniec cievy, dohola ho vypárať. Tvoj pravý prsník, zdvihnutý spod kolesa, má šev a chrastu. A možno z neho kôstku vytlačiť, na jazve zavesený, možno ho zraziť kameňom. Uhýba pred ním, trhne sa, zmrští pri dotyku a brodávkou, ktorú otvoríš prstami, vydá holubý krik. Cukru, cukru, cukru. Tvoja lewa pierś, leżąca na talerzu, przeniknięta drutem, przeszyta maszyną do szycia, czerwoną nicią scalona i zaplastrowana. Można ją obserwować, mierzyć i przyglądać się jej, przenosić w słomianym koszyczku, podwiązać ją, a gdy znajdziesz w nim koniec naczynka, całkowicie ją rozerwać. Twoja prawa pierś, uniesiona spod kolanka, ma szef i krostę. I można z niej kosteczkę wyciągnąć, na bliźnie zawieszona. Można ją kamieniem trafić. Unika go, szarpie się, marszczy się przy dotyku i brodawką, którą palcami otworzysz, wyda gołębi krzyk. Cukru, cukru.